Dzień dobry. Mamy dzisiaj 15 listopada. Jestem z Nutką na spacerku w South Parku. O, tutaj mamy Nutkę. I idziemy do mojej znajomej, chcę jej dać kilka pomidorów swojej produkcji, żeby zobaczyła, jak inne smaki. Wam pokażę jednego, który jest taki. On jest czarny, znaczy czarno, trochę czarny, ale się przybije i właśnie nie wiem dokładnie, czy to jest ten taki, czy to jest pink syberyjski różowy, czy taka inna odmiana. Ten chyba bardziej w to żółty, chyba ta druga, bo ten syberyjski różowy w środku jest taki bardziej różowy, a ten jest trochę żółty. Muszę sprawdzić, jak się ta odmiana nazywa, bo mam dwie odmiany czarnych pomidorów, tych, które częściowo są czarne i one są niesamowicie smaczne i słodkie. No te pomidory są naprawdę super. No ale się już kończą mi. Chociaż jeszcze pewnie do końca listopada będę jadł swoje pomidory, ale to już jest końcówka. Nie spodziewałem się, że jednak, że będę miał w tym roku pomidory, a jednak się okazało, że dały radę. To tyle na temat pomidorów. Dzisiaj chcę dzisiaj chcę coś powiedzieć na temat zębów. No wiecie, ja mam bardzo zniszczone zęby, to znaczy mam ich bardzo mało już. O, tak można to określić. Jak wtedy, gdy znalazłem zależność, od czego to zależy, stan zębów, stan uzębienia, no to już było za późno u mnie. Niestety, tak to jest z tą wiedzą. Ta wiedza przychodzi często trochę późno, otwieramy się na bardziej tą świadomość. No i niektórych procesów nie da rady się już zatrzymać. Z czym to jest związane, są zdrowie naszych zębów? Zdrowie naszych zębów jest tak naprawdę związane z takim głównym, wyższym poziomem, to jest oczywiście z miłością. Z miłością do siebie. Ale takie wzorce myślowe to zacisnąć zęby. Często to jest tak, że zaciskam zęby, nic nie powiem, bo to nie wypada, bo ten ktoś się obrazi. Zaciskam zęby, bo wzorce kulturowe, rodzinne nie pozwalały mi na wyrażenie własnego zdania, powiedzenie czegokolwiek. No bo tak jest. Tak jest na przykład w naszej rodzinie. Często kobiety, no bo kobiecie nie wypada. Kobieta tak nie powinna tego robić, nie powinna tego mówić. Zaciskam zęby, bo wytrzymam, dam radę. Przetrwam ten okres. Zaciskam zęby. Tych powodów możecie sobie wypisać. Swoich, każde swoje. Dlaczego zaciskam zęby? To jest jeden z powodów takich, że zęby po prostu nam, ciało nasze mówi przez te choroby zębów, przez to, że zęby zaczynają nam chorować, zaczynają nam się psuć. No to jest informacja z ciała. Przestań zaciskać zęby. Przestań wytrzymywać tego na siłę, wyrzuć to z siebie, powiedz, określ to, uświadom to sobie. Zacznij być sobą. Przestań żyć dla kogoś. To jest taka informacja, na którą nie chcemy zwracać uwagi, nie widzimy. No na początku, czy ja przedtem nie wiedziałem, dlaczego tak jest, że to tak jest, no, że to jest informacja, ale tak jest. Następną taką przyczyną to jest to, co my mówimy, co wypływa z naszych ust, można tak powiedzieć. O, jakie informacje? I to taką zauważalną bardzo mocno to jest krytyka. Krytykowanie innych
przepraszam, lub krytykowanie siebie. I to jest bardzo taka negatywna energia. Jeżeli to jest negatywna taka energia i to się odbija na stanie uzębienia, wszystko co jest związane z ustami. Mogą być jakieś zajady, różne problemy, ale najczęściej to uderza też i w uzębienie. W uzębienie, no też na to nie zwracamy uwagi, że dlaczego, no ząb zaczyna mnie boleć, zaczyna się psuć, to idę do dentysty, prawda? Ale poszukanie przyczyny, dlaczego to się u mnie dzieje, no to nie, no przecież to wszyscy tak, no bo to jest wina pasty, wina chloru, wina czegoś tam jeszcze, fluoru, wszystko będziemy obwiniać, ale to, że przyczyna jest w nas, w naszym charakterze, w naszym światopoglądzie, to tego nie chcemy widzieć, tego będziemy starać, znaczy tego nie uczą w szkołach przede wszystkim, że przyczyna zawsze jest w nas. No i nie zwracamy na to uwagi. Ja pamiętam kiedyś, jak zauważyłem to zależność, że zęby się psują u osób bardzo krytykanckich, te, które krytykują. No kiedyś takie, opowiadałem to chyba kiedyś, tylko to było dawno, na którymś z filmików, jak siedziałem w pracy, dwie dziewczyny siedziały i no, po prostu plotkowały, no. No dwie Polki, no. I siedziałem tam w pracy, było na przerwie w kantynie. I tak gadały, no i w końcu mnie to zaczęło przeszkadzać. I się pytam dziewczynę, nie szkoda wam zębów? Ono takie zaskoczone, jak to zębów? No jak tak gadacie na innych, krytykujecie, to będziecie miały problemy z zębami. I widać, że wtedy trafiłem w czuły punkt, bo faktycznie one miały problemy, coraz to jedna i druga do dentysty chodziła i zawsze narzekały na dentystów, zły dentysta. No bo powiem wam, jak to jest z tym, jeżeli nie wyciągamy wniosków, rozumiecie, jeżeli to krytykanctwo jest takie bardzo mocne, u nas zakorzenione, no to po prostu my nie możemy tych zębów uleczyć. Te zęby, przyczyna, jeżeli jest bardzo mocna, no to żaden lekarz nie pomoże. Mało tego, my przyciągniemy, wybierzemy zawsze lekarza takiego, który jest dosyć słabym fachowcem. Oczywiście później winę zrzucimy na tego fachowca, czyli na tego lekarza, to jest jego wina, bo on jest do dupy dentysta. Tak, tylko że to myśmy jego wybrali. Cały czas zapominamy o tym, że to my wybieramy. Cały czas to ty wybierasz. Tak samo jak ty wybierasz swojego partnera, później na którego mówisz, że jest zły, że jest taki czy owaki, ale to ty go wybrałaś, czy wybrałeś. I tak samo jest z dentystą. Ty wybierasz tego dentystę, się okazuje, że zły, to znaczy miał być zły, on miał cię nie uleczyć tych zębów, bo dalej przyczyna jest w tobie. Hello. No i taki był skutek tego mojego spotkania z tymi dziewczynami, znaczy z tymi zwróceniem uwagi z tymi dziewczynami, że jedna z tych dziewczyn zaczęła wtedy ze mną gadać. Zaczęła się dopytywać. Druga nie. Ale jedna się dopytywała. No i oczywiście później były skutki tego. Pozytywne. Nasze zdrowie cały czas zależy od nas. Nasze zdrowie to jest informacja, cały czas to jest, nasze ciało informuje. Nas, w jakim jesteśmy, w jakiej jesteśmy świadomości, jaki mamy charakter, bo nasza świadomość to przenosi się na charakter. Ile mamy miłości w sobie. Cały czas to są informacje od naszego ciała. I chodzenie tylko do lekarza, nie szukanie przyczyny w sobie, no to nigdy nie przyniesie żadnych pozytywnych skutków na dłuższą metę.
bo nawet jeżeli się uda lekarzowi wyleczyć w wypadku to, no to znaczy usunąć to na jakiś czas, tą przyczynę na jakiś czas zaznaczą, to ona później i tak wróci z mocniejszą siłą, a jeżeli nie wróci w tym, to wróci w innej formie, w innym narządzie, bo przyczyna jest cały czas. Jakie są najskuteczniejsze metody uzdrawiania? Przez świadomość. Uświadomienie sobie, co tak naprawdę jest we mnie. Największe efekty miałem na samym początku mojej pracy, jak zacząłem zauważać mocno i mocno, zauważyłem mocno te zależności i wtedy przez zwykłe uświadomienie się część mi odpadło samo, nagle. Znikło uczulenie na przykład, którego nikt nie był w stanie wyleczyć. Nikt. Ono samo znikło. Gdyż ja sobie uświadomiłem, jaka jest przyczyna. Na co jestem uczulony naprawdę. A to cały czas jesteś nie uczulony na jakąś substancję, tylko na coś. Na coś i to musisz sobie zdać sprawę, na co jesteś uczulony, co ci przeszkadza. Przeszkadzają ci jacyś ludzie, sytuacje. To jest cały czas pokazywanie tobie, dlaczego ci to przeszkadza. I drążenie tematu. No i wtedy, jak sobie uświadomisz to, to często może zniknąć, ale nie zawsze. Zaznaczam, że nie zawsze, jak ma połączenie z innymi jeszcze rzeczami, jest koloracji takiej dosyć mocnej, silnej, no to nie zniknie od razu. Dopiero jak sobie uświadomisz inne przyczyny też, a tych przyczyn może być kilka naraz. Dlatego nie znika często od razu. Czy mamy nie korzystać dlatego z lekarzy? Nie, to każdego wybór. Macie korzystać. Masz korzystać z lekarza, ale z drugiej strony i tak szukać przyczyny w sobie, żeby wspomóc, żeby zlikwidować tą na przyszłość powrót tej choroby, wspomóc leczenie, żeby ten lekarz, do którego się wybraliście, był naprawdę w tym wypadku dla was dobry. Dla innych może być zły, a dla ciebie może być dobry. Ty masz bardzo duży na to wpływ. Większy niż ten lekarz. A sobie z tego po prostu nie zdaję sprawy, że to ty masz wpływ na to, na skutki leczenia. Bardzo mocny. Dobrze, to tyle na razie na temat zębów, bo taki temat mi dzisiaj przyszedł przy porannym myciu. Dziękuję, do zobaczenia.